Cześć, witajcie, z tej strony Grid79. Wiele osób zadaje pytanie, jak zdobyć osadę, jak znaleźć osadę. Odpowiedź jest prosta. Nie szukajcie jej, ona sama was znajdzie. W dniu dzisiejszym sobie skakałem trochę po stacjach kosmicznych w poszukiwaniu glifów, kiedy otrzymałem sygnał SOS od jakiegoś Wykena. No, postanowiłem się cofnąć, nagrać i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Okazało się, że otrzymałem współrzędne nawigacyjne na osadę, która jest w potrzebie. A jako, że jest to początek gry na tym save'ie, stwierdziłem, że czemu by jej nie przejąć. No i się udałem tam. Oczywiście jest to jakaś zapadła dziura na pustynnej, toksycznej, radioaktywnej i Bóg jeden wie co jeszcze planecie. Ale jest to jakiś początek. Pierwsze co musimy tam dotrzeć. Odnaleźć obecnego nadzorcę i z nim pogadać. Oczywiście pelerynki jeszcze nie naprawiłem, no bo po co? Wciąż jest zgliczowana, ale na następnym filmie obiecuję już będzie ok, bo się tym zająłem w modyfikatorze wyglądu. Po prostu założyłem inną, założyłem jeszcze raz tą i już jest ok. Mamy naszego Wykena, który nas tutaj ściągnął. Zamieniamy z nim parę słów, oczywiście nic nie rozumiem, no bo jakoś jeszcze słów mi się tutaj szukać nie chciało. Szczęśliwie nie jest to potrzebne, żeby zaakceptować misję. Po krótkiej wymianie zdań przybywają strażnicy, których należy zutylizować. Nie jest ich jakoś specjalnie dużo. Nie są też jakoś bardzo trudni. A trochę surowców nam dostarczą. Jak widzicie, było to szybkie, łatwe i nie ukrywam, też trochę przyjemne. Kiedy już pozbędziemy się strażników, musimy pogadać z jednym z ocalałych. Będzie on zaznaczony ikoną osady, także bezproblemowo go z pewnością znajdziemy w danej wiosce. W moim przypadku był to Gek, który siedział razem z byłym nadzorcą, albo z tym kolesiem od sygnału, w sumie może niekoniecznie on był nadzorcą. No i tak samo jak przed chwilą z Wykenem, zamieniamy z nim parę słów i udajemy się do centrum wioski, do terminala, nie wiem, przy obelisku, tak, no, obelisku, gdzie możemy zostać, przyjąć lub nie przyjmować stanowisko zarządcy osady.
Jak widzicie, w najlepszym stanie to osada nie jest, no ale spróbujemy ją wyprowadzić na prostą. Zajmie to pewnie z kilka miesięcy, ale myślę, że coś z niej będzie. No i pierwszą misją, jaką musimy zrobić, jest budowa biura nadzorcy. Tutaj strzelę kilka cięć. Do budowy naszego pierwszego budynku potrzebujemy kilka podstawowych materiałów. Będzie to tam jakaś blacha ferytowa, pył krzemianowy, o tym potrzebne rzeczy. Czas jego budowy też będzie dość krótki, będzie oscylował w granicach 2 minut, więc spokojnie możemy poczekać na miejscu. Tutaj miałem mały problem, ponieważ potrzebowałem mikroprocesory, których nie miałem i nie mam też jeszcze schematu na nie, więc musiałem sobie śmignąć na stację kosmiczną, zakupić ich trochę. No ale też nie jest to jakiś wielki problem. No i w ten oto sposób stawiamy nasz pierwszy budynek, biuro nadzorcy, w którym mamy teleporter i komputer do zarządzania osadą. Możemy tutaj sprawdzić stan naszej osady. Jak widzicie, różowo nie jest, ale się ogarnie temat bez problemu. Fajnie, bo jest dosyć duża liczba obywateli, a jeśli chodzi o zadowolenie i produktywność, ogarniemy z czasem. No i możliwości rozbudowy. Tutaj już tak naprawdę wszystko zależy od was, jak to zrobicie, jak poprowadzicie waszą osadę, czy pogrążycie ją w długach na wieki, czy może stworzycie prężnie działającą gospodarkę i szczęśliwych ludzi. No i to by było chyba z grubsza na tyle, jeśli chodzi o zdobycie naszej pierwszej osady, o jej odnalezienie. Tak jak mówiłem, tak naprawdę to ona nas odnajduje, nie my ją. Z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się. Do zobaczenia.